Daliśmy dopłaty, żeby zboże było sprzedane. Daliśmy dopłaty do zbóż, daliśmy dopłaty do paliwa, daliśmy dopłaty do nawozów. No, wtedy minister Kołodziejczak się wyśmiewał na Twitterze, jest to rząd dopłaty plus. Faktem jest, że za politykę klimatyczną w Unii Europejskiej, której częścią jest Zielony Ład w rolnictwie, jest tworzona od 20 lat. Odpowiadają za to i rządy Platformy, i rządy PiSu, jeszcze wcześniej rządy Lewicy. Niestety wszyscy w Unii Europejskiej to popierali, przeciwko czemu rolnicy w tej chwili protestują. Jesteście tak samo winni. W ogóle rolnictwo w Europie przestaje być tak mocno opłacalne. I musimy tak naprawdę obronić się z jednej strony, obronić przede wszystkim przed nadmiernym wpływem produktów z Ukrainy, podobnie jak z Ameryki Południowej. Dlaczego bronicie Rosji? Bo ja ciągle mówię w Unii Europejskiej. Wasze rządy w Unii Europejskiej. Ja niejednokrotnie mówiłem embargo na rosyjskie zboże. I dlaczego właśnie? To czemu pan nie zrobił? Bo to nie my, to Unia Europejska. Kamil Szewczyk, to jest czwartkowy Wieczorny Ekspres, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi w pierwszej części są wiceminister sportu, poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys, witamy. Witam Pana, dobry wieczór Państwu. Wicemarszałek Sejmu Konfederacja Krzysztof Bosak. Dobry wieczór, dobry wieczór. I były minister rolnictwa, poseł PiS Robert Telus. Serdecznie witam, panie redaktorze, witam Państwa. Witamy serdecznie i na początek mamy sondę dla Państwa. Czy rząd Donalda Tuska broni interesu polskich rolników? Możecie pisać, głosować. Na koniec programu skomentujemy, podsumujemy. No ale też do Państwa pierwsze pytanie. Właśnie, czy rząd Donalda Tuska broni interesów polskich rolników? Może pan minister Piotr Borys. Oczywiście, to jest ogromny problem pozostawiony przez ekipę pana ministra Telusa i wcześniejszą. Przypomnę, Zielony Ład, cała wspólna polityka rolna została fatalnie zaplanowana, dlatego procesy są nie tylko w Polsce, w całej Europie. Między innymi ugorowanie, te 4%, gdzie rolnicy nie mogą uprawiać, problemy, trudności z tak zwanymi ekoschematami, dużo biurokracji, kwestia ograniczeń pestycydów, te rzeczy były zgłaszane. I tak naprawdę cały Zielony Ład urodził się w Polsce, w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj, jak widać, w kontekście takim geopolitycznym i trudności, te rzeczy są bardzo, bardzo trudne. I myślę, że najgorszym problemem jest to, że poprzedni rząd nie zadbał o to, aby zabezpieczyć stosowne ilości wpływu ukraińskiego zboża do Polski. Mamy dzisiaj tego efekt. W Polsce, szanowni państwo, jest 1/3 zboża, które zostało zmagazynowane, które stanowi problem i wpływu tego problemu na ceny już przy najbliższych żniwach. I to są problemy pozostawione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale dzisiejsze rozmowy wskazują na to, że szukamy porozumienia i pan premier Donald Tusk spotyka się dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie efektywne spotkanie. O 14 się zaczęło spotkanie. Spotkanie się jeszcze nie skończyło, więc... Miało być o 16 konferencja prasowa, ale z tego, co mi donosi reżyserka, nie będzie takiej konferencji Donalda Tuska dzisiaj po spotkaniu. Pan ma jakieś informacje, dlaczego? Nie mam. Prawdopodobnie spotkanie jeszcze trwa. To znaczy, że ilość nawarstwionych problemów wymaga absolutnie kompleksowego wyjaśnienia. Stąd pan premier ciągle rozmawia. Myślę, że zapoznamy się z wynikami tych rozmów niebawem. To może Robert Telus, bo uśmiechał się pan ciągle, jak pan minister mówił. Proszę się odnieść do słów pana ministra. Po pierwsze, drodzy państwo, nie wiem, czy to będzie widać z komórki. To są europosłowie, którzy zagłosowali wszyscy za Zielonym Ładem. To jest europosłowie z Platformy Obywatelskiej, z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni poparli Zielony Ład. To jest jakby jedna rzecz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ale mówimy o europosłach, Zielony Ład, panie redaktorze, powstał w głowie Timmermansa, a był realizowany przez Donalda Tuska w Brukseli. To co zrobił komisarz Janusz Wojciechowski? Ale to zaraz coś powiem. Jak głosowali europosłowie? On w tej głosowaniu byli przeciw. Teraz było głosowanie kolejne, byli przeciw. Oni są europosłowie. Nawet proszę wziąć sobie artykuły gazet, gdzie jest napisane tylko europosłowie Prawa i Sprawiedliwości mają wątpliwości co do Zielonego Ładu. I to jest jedna rzecz. Następna rzecz trzeba wytłumaczyć, bo to takie rzucanie i piłeczka, które pan profesor Borys przed chwilą, minister Borys, przepraszam, przed chwilą powiedział, że to jest wina poprzedników. No, drodzy państwo, jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, w Zielonym Ładzie jest pewien obszar,
który my popieramy i realizujemy. To jest obszar skrócenia drogi od pola do stołu, to jest rolniczy handel detaliczny, to jest lokalna półka, to jest rozwój małych przetwórni, na które przeznaczyliśmy 1 200 000 000 euro w budżecie w zeszłym roku. Znaczy, mówimy o tym z KPO, ale które już wypłacaliśmy. Ja jeszcze ogłosiłem konkursy na to, żeby to rozbudować. To jest ten właśnie Zielony Ład. Jeżeli mówimy o drugiej stronie, bo tutaj mówimy o Zielonym Ładzie, teraz jeżeli mówimy o Ukrainie, no panie pośle, nie wiem, czy pan wie, ale od 15 kwietnia 2023 roku, ja zostałem 6 kwietnia ministrem, a od 15 kwietnia nie wjeżdża zboże do Polski. I gdyby ja byłem ministrem, nie wjeżdżało na pewno, bo było konwojowane, jeżeli było w tranzycie. Było każde zboże badane, także nie wjeżdża tego zboża. Za pana poprzedniego. Wcześniej wjechało 3,5 miliona ton, a wyjechało za mnie 10 milionów. Proszę porównać. 3,5 miliona, a 10 milionów. Pan mówi, że jest 1/3 zboża, to ja pana rozczaruję. Nie jest 1/3 zboża w spichlerzach, tylko u rolnika z tego sezonu, to znaczy z tych żniw jest wszystko zboże, bo nie sprzedali, bo my daliśmy dopłaty, żeby zboże było sprzedane. Daliśmy dopłaty do zbóż, daliśmy dopłaty do paliwa, daliśmy dopłaty do nawozów. No, wtedy minister Kołodziejczak się wyśmiewał na Twitterze, jest to rząd dopłaty plus, ale żyliśmy w takim momencie, że trzeba było pomóc rolnikowi przetrwać ten moment. Nie zbudujemy rolnictwa, panie pośle i panie ministrze, i pan o tym chyba wie, nie zbudujemy rolnictwa na dopłatach, ale są sytuacje takie, jak teraz ta wojenna, że trzeba po prostu rolnikowi pomóc. Panie ministrze, my to robiliśmy. I jeszcze ostatnie zdanie. Dobra, my to robiliśmy i pokazaliśmy wam, jak to się robi. Jak zatrzymać granice, jak negocjować z Unią Europejską i jak dać dopłaty. Wy przez ten czas nie zrobiliście nic. A my przez ten czas, jako opozycja, złożyliśmy 12 ustaw rolniczych. A wy nie złożyliście żadnych. Panie ministrze, to za chwilę pan minister Borys, ale jeszcze zanim to zapytam pana marszałka Krzysztofa Bosaka. Co by Konfederacja zrobiła dzisiaj, gdyby rządziła w sprawie protestów rolników i problemów wokół towarów rolno-spożywczych, które są sprowadzane z Ukrainy tutaj? No i w sprawie Zielonego Ładu też, tak? No my pokazaliśmy, co byśmy zrobili. Przedstawiliśmy rozporządzenie, które rząd powinien przyjąć, rozszerzające embargo na produkty rolne z Ukrainy. Takie rozporządzenie napisaliśmy. Trzeba rozszerzyć, zrobić to, czego chcą rolnicy. Rozszerzyć kolejne grupy produktów. Trzeba także nie realizować głupich regulacji unijnych i uchylić głupie regulacje rządu PiS niszczące polskie hodowle i przekształcające rolnika w biurokratę. Na przykład obowiązek wpisywania każdej krowy do zeszytu, jak wyjdzie. Ale już nie jest to. Nawet Unia Europejska zmieniłem. Nie wymaga tego kretynizmu, panie marszałku, który rząd zrobi. Panie marszałku, ja to już nie przerywajcie tego, nie ma panowie. Tego już nie ma. Pójdź na informację. Wedle mojej wiedzy nie, już nie. To tylko dla producentów bydła na mięso, a zostało dla krów mlecznych. Nie, to już zostało zmienione. Sam fakt, że ręka wam nie zadrżała, żeby biurokratyczny absurd wytworzyć, pokazuje waszą mentalność. Oczywiście. Ale zostaw. Chcę się odnieść ogólnie. Faktem jest, że za polityka klimatyczna w Unii Europejskiej, której częścią jest Zielony Ład w rolnictwie, jest tworzona od 20 lat. Odpowiadają za to i rządy Platformy, i rządy PiSu, jeszcze wcześniej rządy Lewicy. Niestety wszyscy w Unii Europejskiej to popierali, przeciwko czemu rolnicy w tej chwili protestują. Jesteście tak samo winni. Głosowali europosłowie i PiSu, i Platformy za i posłowie krajowi, europosłowie za otwarciem rynku na zalew produktów rolnych z Ukrainy. Tylko Konfederacja była przeciwna temu. PiS potrzebował prawie 2 lat, żeby zorientować się, że rolnictwo jest niszczone i na finiszu swoich rządów wszedł w embargo. To dobrze, ale to embargo należało zrobić o rok wcześniej. Wcześniej nie należało oszukiwać, co robił minister Kowalczyk, pana poprzednik, że trzeba zboże trzymać, że będzie droższe i tak dalej. Oszukani rolnicy zostali przez rząd PiSu na wiele różnych sposobów, dlatego teraz już nie wierzą nikomu i bardzo dobrze, bo nie wolno nikomu wierzyć, bo politycy nagminnie kłamią, niezależnie czy są z PiSu, czy z Platformy. PiS zastosował strategię zmiany 3 ministrów po to, żeby gubić przeciwnika. Przeciwnikiem było społeczeństwo, rolnicy, uczciwi dziennikarze. Zmieniliście, najpierw odsunęliście Ardanowskiego, który przewidział, że nie będzie żadnego tranzytu. Jak powiedział już to, wam jak to. Już to, panie powiedział marszałku, wam jak to już na to samym najpierw Jurgiela. Najpierw Jurgiela. Okej, ale mówimy o temacie... Dobrze, panie marszałku, to do puenty. Ardanowskiego nie było przy Ukrainie. Ardanowskiego nie było przy Ukrainie. Nie chciał piątki dla zwierząt, która była waszą zdradą rolników. Daliście biurokratę... Pudę. Pudę. Nawet nazwisko się myli. Pudę daliście, bo był posłusznym narzędziem niszczenia
rolników, później do liście Kowalczyka, ale jak przecież, się skompromitował. Panie marszałku, pan wszedł na finiszu ratować wizerunek PiSu. Nie udało się. Panowie, straciliście wielu wyborców na rzecz Konfederacji i innych partii. Panie marszałku, natomiast jeszcze zdanie i dajmy. Pan minister były już posługuje się, usprawiedliwiając Zielony Ład, że tam jest kilka niby frazesików miłych dla ucha, typu od pola do stołu, lokalna półka. PiS rządził 8 lat, a ustawę o lokalnej półce teraz, jak jest w opozycji, skierował do Sejmu. Trzeba zadać im pytanie, dlaczego? Dlaczego czekali 8 lat z tą sprawą? Następna sprawa. Oczywiście skrócenie łańcuchów dostaw jest w Zielonym Ładzie, ale to jest tylko czubek góry lodowej. To wszystko, co jest schowane, to rzeczy niekorzystne. Wyłączenie ziemi z upraw, ograniczenie nawozów i to, co więcej, dyrektywa pestycydowa przewidywała, że ograniczenie nawozów ma być nie do jednego standardu w całej Unii, tylko my mniej, a rolnicy z Zachodu ciągle więcej niż my. Czysty absurd. Ukrywaliście to przed ukrywaliśmy. Panie marszałku, nigdy o tym nie mówiliśmy. Ja panu jeszcze oddam głos. Biurokracja, nowe koszty i walka z hodowlą. I tu też europosłowie PiSu zagłosowali za walką z hodowlą w europarlamencie. Część waszych europosłów jest na tym punkcie również... Dobrze, Piotr Borys, panie marszałku. Teraz Piotr, bo jeszcze ad vocem chciał pan minister do pana Telusa. Tak, szanowni państwo, kiedy zobaczymy, ja pracowałem w komisji do spraw rolnictwa w poprzedniej kadencji i pamiętam doskonale sytuację z maja i czerwca, kiedy Donald Tusk, będący szef opozycji, mówił i sygnalizował jednoznacznie, apelował do premiera Morawieckiego, uważajcie, za duże wolumeny zboża, kukurydzy, pszenicy przyjeżdżają do Polski z Ukrainy. Będzie to miało wpływ na ceny. Wtedy ustami pana premiera Morawieckiego, Kaczyńskiego, absolutnie ignorowaliście te ostrzeżenia. Rozpoczął się ogromny problem. Wcześniej ta informacja z strony pana wicepremiera Kowalczyka, nie sprzedawajcie zbóż, nie sprzedawajcie, bo będą jeszcze droższe, kiedy pszenica kosztowała 1600 zł, ci rolnicy, którzy przetrzymali, później lądowali na 800 zł, ponieśli ogromne straty. Nikt w takiej skali im tego nie wyrównał. To były błędy, obiektywne błędy. Trzecia rzecz, kluczowa. W momencie, kiedy tworzyła się umowa o wolnym handlu z Ukrainą, państwa nie było przy stole. Rozporządzenie unijne. No tak, wtedy należało interweniować. Teraz, kiedy oni to popierali, ale, i wy też. Nie, ale przepraszam, kto na poziomie i rady... przedłużenie popierali, nie, to dopiero jest ciekawe. Panie marszałku, akurat pomylił pan tak naprawdę instytucje europejskie. Na poziomie rozporządzenia decyduje o tym Rada Europejska i ministrowie rolnictwa. Rada Unii Europejskiej. Nie Rada Unii Europejskiej, ale Rada Europejska również rolnictwa, na poziomie... Panowie, ja może na gorąco... Tylko powiem o jednej rzeczy. My dzisiaj sankcjonujemy to, aby były właśnie limity na cukier, na owoce miękkie, na jaja, na drób. Ale nie ma limitów. To, czego wyście nie przypilnowali. I teraz naprawdę, jeżeli popatrzymy na to wszystko, dlaczego w Polsce mamy tak dużo zbóż w magazynach zeskładowanych? Są dwie przyczyny. Po pierwsze dlatego, że za dużo... przyjechał do nas z Ukrainy i teraz premier obiecał, pamiętamy to na komisjach i pamiętamy również w parlamencie, że ukraińskie zboża wypłyną przez polskie porty w Gdańsku i w Gdyni. Nic nie zrobiono. W Gdańsku nie zrobiono nic, a w Gdyni tak naprawdę chciano oddać prywatnej firmie zarządzanie portem. Powiem państwu tylko tak, szef OPZZ-u przed chwilą wyszedł ze spotkania, powiedział, nie ma porozumienia po szczycie, nie da się tego robić na kolanie. Tylko króciutko pana zapytam o te słowa szefa OPZZ-u po spotkaniu z premierem Tuskiem. Na pewno sytuacja wymaga dalszych rozmów, to już widać. Jeżeli spotkanie trwało wiele godzin, kilka godzin i nie wszystko udało się usankcjonować, to znaczy, że będą potrzebne kolejne tury rozmów, kolejne zapewnienia. Myślę, że istotne będzie to, kiedy poznamy wyniki tych rozmów. Ani pan, ani my tutaj w studio niestety nie znamy ich szczegółów, ale to, że premier usiadł z reprezentacją rolników, którzy protestują, jest bardzo dobrym sygnałem, bo kto może, jak nie premier, myśleć o załatwieniu skutecznym tych postulatów, które zgłaszają rolnicy. Dobrze, to jest bardzo dobry jasne. Element. Ja nie pamiętam, żeby premier Morawiecki spotykał się z rolnikami w takim szerokim zakresie ze wszystkim. To teraz Robert... I prawdziwie z nimi rozmawiał. Teraz Robert Telus i później Krzysztof Bosak. Premier Mateusz Morawiecki spotykał się z rolnikami wiele razy i w mojej obecności, ale też i wcześniej się spotkał i to nie uciekał tego tematu. Również spotkał się premier Jarosław Kaczyński z rolnikami, a premier Donald Tusk... Ja się spotkałem z Agrounią kilka razy. Pytam o premierze. A premier Donald Tusk w momencie, gdy byłem
największe protesty, uciekł za granicę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o dzisiejszych protestach, to nie tylko szef OPZZ powiedział, że nie ma porozumienia, ale wcześniej wyszedł również szef Solidarności Rolników Indywidualnych w ramach protestu, dlatego że nie wpuszczono rolników, nie wpuszczono pana również Janowskiego na spotkanie, nie wpuszczono również Telewizji Republika. To też jest po prostu symptomatyczne i pokazuje, jakim rządzie w tej chwili, jaki jest rząd 13 grudnia, jakie metody stosuje. No jak można nie wpuścić? Czy sobie wyobrażacie, drodzy państwo, że gdy my rządziliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, nie wpuszczono by nawet, nie wiem, Super Konfederacji do TVP na przykład. Czy TVN-u nie wpuszczono by na Konfederację? Na konferencję. To się w głowie nie mieściło, żeby coś takiego było. A w tej chwili nie wpuszczają mediów na konferencję, na spotkanie. I segregują. Republika jest zła, a TVN jest dobry, a ktoś inny. To jest właśnie łamanie demokracji. No, panie marszałku, wracając do tego, co pan tutaj mówił o tym Zielonym Ładzie, o tym, że to jest tylko czubek góry lodowej. Tam się wydawały pewne kłamstwa, ale nie chcę z panem polemizować. Ja mam wielki szacunek do funkcji, jaką pan pełni, tylko że nie pasuje, żeby marszałek w mediach gdzieś wychodził i kłamał. Tam pewne kłamstwa były. No nie, jakie te kłamstwa były? Panie ministrze, powiedział, zarzucił pan panu marszałkowi, więc niech pan powie. Mówił pan o tym Zielonym Ładzie, że byliśmy wszyscy za Zielonym Ładem. Nie powiedziałem, że wszyscy, powiedziałem, że niektórzy europosłowie PiS głosowali przeciwko. Niektórzy. Tak, niektórzy. Nie wiem, którzy, ale myśmy nie głosowali jako Prawo i Sprawiedliwość, byliśmy temu przeciwni, oczywiście, jeżeli chodzi o Zielony Ład, od samego początku. Jeżeli mówimy o tym Zielonym Ładzie... Przecież wasz komisarz Wojciechowski mówił, że to jest z programu PiS. No bo mówił o tej części... Panie marszałku, ja myślę, że pan jest inteligentnym człowiekiem. I pan chyba wie o tym, że jeżeli chodzi o tą część, jeżeli mówimy o skróceniu drogi od pola do stołu, jest ważna. Ale jeżeli mówimy o CO2, jeżeli mówimy o całym klimacie, o tym, co zabija polskie rolnictwo, to byliśmy od początku przeciwko. On mówił o tej części, no jak której, nie zastrzegł, to się... Panie ministrze, zaraz Krzysztof Bosak. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, wracając do tego zboża. Panie pośle, no od kwietnia zboże do Polski nie wpływa i to jest tylko naszym decyzją. A ja pamiętam, jak pana koledzy krzyczeli, gdy podjęliśmy tą decyzję, kontrowersyjną decyzję zatrzymania granicy dla wszystkich produktów, krzyczeliście, wyprowadzacie... Jak dla wszystkich? Nie zatrzymaliście dla wszystkich. Panie marszałku, po raz kolejny pan kłamie. 15 kwietnia zatrzymaliśmy dla wszystkich produktów spożywczych. Proszę sprawdzić. Gdy zatrzymaliśmy... Ale owoce miękkie pojawiały się. Umawiamy się tak, panowie. Jeżeli było embargo na wszystkie produkty 15 kwietnia wprowadzone, to pan minister Borys przychodzi i powie, dobra, sorry, nie wiedziałem. Było wprowadzone na wszystkie produkty. Weekendowe. Nie weekendowe. To ile trwało? No, panie marszałku, ale liczymy w dniach. Od 15 kwietnia do 2 maja, kiedy wprowadziła Unia Europejska. Bo wtedy wprowadziła... Wtedy Unia Europejska. Ale my wprowadziliśmy... Dobrze, tak możemy sobie dyskutować do końca programu. A jeżeli chodzi o przedłużenie, jeszcze jedna rzecz. Panie marszałku, jeżeli mówimy o przedłużeniu, to jedyny komisarz, który dał zdanie odrębne, to znaczy był przeciw przedłużeniu, był Janusz Wojciechowski. Jedyny komisarz. Jeżeli mówimy jeszcze o Unii Europejskiej. Panie redaktorze, drodzy państwo, żeby była jasność. W Unii Europejskiej rządzi ta sama grupa polityczna, która rządzi w Polsce. To znaczy Donald Tusk, który realizował tą politykę Zielonego Ładu w Brukseli, przyjechał teraz do Polski i realizuje. A dowodem na to jest, że minister tego rządu pojechała do Brukseli i powiedziała ograniczyć CO2 o 90%. Panie redaktorze, jeżeli ktoś się na tym zna, cokolwiek, ja się na tym znam, bo jestem rolnikiem, to wie o tym, że to nie jest zwijanie rolnictwa polskiego i europejskiego, tylko to jest zabicie rolnictwa. I to jest właśnie minister tego rządu. To pojechał minister tego rządu. I Krzysztof Bosak teraz.
No tak, rzeczywiście. Minister Borys. CO2 jest potrzebne do wzrostu roślin, ale to zielonym trudno wytłumaczyć, bo to akurat mówi pan o tej pani zielonej. Znaczy, skąd się wzięły te produkty rolne w Polsce, ukraińskie w ogromnej liczbie? One się wzięły z powodu rozporządzenia unijnego, które z początku, trzeba to powiedzieć uczciwie, było poparte przez wszystkie polskie siły polityczne poza Konfederacją. I jego przedłużenie także było poparte. Wy albo oszukaliście polskie społeczeństwo, albo się daliście oszukać w Unii Europejskiej, bo zakładaliście, że będzie wyłączenie. Wyłączenia nie zrobili, a poparliście przedłużenie rozporządzenia o napływie tych produktów. I teraz... Napływie to jest inny temat. Co wiemy w tej chwili? Wiemy, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę tego, jak wyście to wszystko robili. I wiemy, że kontrole na granicy były zdjęte, co zresztą sami przyznawaliście stronie ukraińskiej, że kontrole zdjęliście, żeby szybciej wszystko. Wiemy, że posługiwano się bez podstawy prawnej. Panie marszałku, po raz kolejny pan kłamie. Najwyższa Izba Kontroli. Panie ministrze, niech pan nie przerywa. Co więcej, nawet właśnie politycy medialnie twierdzili, że zajmujemy kontrolę, żeby wszystko szybko jechało. Nie. Zboże techniczne, termin wymyślony, padł na komisji pierwszy raz z ust waszego polityka. Nie ma tego w ustawach, jechał jako zboże techniczne. Mieliście budować terminal zbożowy przez 8 lat rządów, nawet żeście nie zlecili budowy terminala zbożowego w Gdyni. Ogromne wasze zaniedbanie. Zdaje się, że tylko spółkę powołaliście. Była mowa o tym, nie pamiętam, czy to pan mówił, czy pana poprzednik. Jest to w sumie bez różnicy już w tej chwili, poza tym, że jeżeli to nie pan mówił, to pan by w nieco lepszym świetle wypadał, że będzie budowany z Amerykanami silo zbożowy na końcu szerokotorowej. No są, można wygooglać publikacje, gdzie są wasze wypowiedzi, wasze, nie Amerykanów. Amerykanie mają gdzieś tą sytuację tutaj, to wyście się Amerykanami podpierali, może was oszukali, ale to powiedzcie to opinii publicznej. Nie ma silosów, nie ma terminalu zbożowego, tranzyt nie był możliwy i Ardanowski wam to tłumaczył od początku, zignorowaliście ten głos, zalaliście, oszukaliście rolników, zalaliście magazyny, silosy, młyny, zdjęliście kontrolę. Ja byłem na granicy, nasi ludzie jeździli na granicę. Tam nie były prowadzone kontrole wszystkiego, co przejeżdża. I do dziś rolnicy na bocznicach kolejowych pokazują, co wjeżdża. Nie ma nad tym realnej kontroli. Nigdy nie było. Pani, i to była wasza polityka. No. Dobrze, teraz pan minister Borys. Tylko chciałem zapytać pana, panie ministrze, czy rząd rozbroi tą przysłowiową bombę według pana w sprawie rolników, czy jednak nie? Nie, trzeba... Nie nazywajmy tego przysłowiową bombą, dlatego, że to jest realny problem, który trzeba rozwiązać. Nie tylko w Polsce, ale problem, w całej Europie. Ale problem też dla rządu, prawda? Absolutnie musimy to zrobić. Jesteśmy krajem przyfrontowym i okazuje się, że te limity, które były wynegocjowane jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a właśnie pozostawione bez wpływu, bo albo zapomnieli o tym, albo zapomnieli zareagować, lądowały głównie w Polsce. I to był największy problem zalania tak naprawdę Polski. No to mówię o ilości pszenicy, kukurydzy. Sami prowadziliśmy kontrolę i na przykład na granicy odsyłano nawet po 200 transportów, gdzie wożono pszenicę w cementowozach. Taka była rzeczywistość. Opinię. Kiedy dopuszczono do tego, żeby tak zwane zboże techniczne, które później rozpływało się w Polsce, przyjeżdżało do Polski bez żadnych norm i kontroli. Przypomnę, że ono było głównie do czyszczenia albo do palenia, w którym mogły być pestycydy, były takie rzeczy. Kiedy mówiliśmy o tym i prowadziliśmy kontrolę, gdzie są tak naprawdę nasze porty morskie, które miały wywozić ukraińskie zboże, żeby odciążyć Ukrainę wtedy, kiedy Odessa była zablokowana. Okazało się, że premier był w Gdańsku, ogłosił, nic się za tym nie wydarzyło. Kiedy w Gdyni okazało się, że Polska Grupa Spożywcza, która była powołana, która miała stanąć do przetargu, nie stanęła do przetargu i nic się z tym nie wydarzyło. To są zaniechania i zaniedbania, których skutki obserwujemy również dzisiaj. Dlatego te kwestie trzeba rozwiązać i myślę, że najpoważniejszą puentą tych błędów, zaniechań i zaniechań i braku wyobraźni dotyczące polityki komisarza Wojciechowskiego, który wychwalał po niebiosa także z panem ministrem Telusem, pamiętam to z Komisji Wspólną Politykę Rolną i wszystkie te aspekty, jest to, że prezes Kaczyński chciał go odwołać, chciał się go pozbyć, bo podpalił europejskie i polskie rolnictwo poprzez zaniechanie, brak wyobraźni. Więc tak nie można funkcjonować. Teraz my musimy te rzeczy porządkować i myślę, że to te dzisiejsze wielogodzinne spotkania są dobrym krokiem do tego, żeby dalej procedować i podejmować decyzje. Nikt nie podejmie takich decyzji, jakie ma w swoich uprawnieniach premier i myślę, że po tym, co dzisiaj wysłuchał w towarzystwie wielu organizacji rolniczych, będzie tylko na plus, znaczy będzie elementem
podstawy, żeby podejmować decyzje. Takie, jakie będą one możliwe, które leżą w interesie polskiego rolnictwa. To po kolei, dobrze? Teraz Robert Telus, później Krzysztof Bosak. Najpierw się odniosę do tego, co mówi marszałek Bosak. No, po raz kolejny, no, wielkie kłamstwa. Po pierwsze, na granicy była wprowadzona nie kontrola, jak pan mówi, tylko była badania. To jest wielka różnica. Kontrola to jest kontrolowanie dokumentów, które wiezi przewoźnik. Badania... Nie jest, było wszystko... To, badania to jest wszystko badane po kolei i w momencie, gdy ja zostałem ministrem, zarządziłem badanie każdej partii, każdego produktu, czy przyznaje pan, że wcześniej które było, tylko nie każdej partii, ale bo było właśnie losowo. No właśnie, panie marszałku, ile procent? Ale panie marszałku, umówmy się, że ja powiem i pan później. Jasne, dobrze? Tylko proszę mówić uczciwie. Ja mówię pan uczciwie. Pan został ministrem wszystko, na finiszu. Panu, co pan reklamuje jako swoją zasługę, jest potwierdzenie panie marszałku, ja bardzo pana, no jeszcze raz mówię, szanuję pana urząd, ale proszę dać mi powiedzieć. Każda partia była badana, nie kontrolowana, bo w tej chwili się mówi o kontroli na granicy, my badaliśmy. Mieliśmy za to skargi z Ukrainy, że za duże kolejki. Znów opozycja nas wtedy atakowała. To jest jedna rzecz. Wprowadziliśmy tranzyt z konwojem. Wtedy opozycja była, dzisiaj rządzący, oskarżali nas, że to dużo kosztuje, że wielkie pieniądze. NIK na nas nasłali, Najwyższą Izbę Kontroli, żeby skontrolował, jak dużo kosztują te konwoje. Każdy transport zboża był konwojowany za granicę. Były założone plomby elektroniczne. To było pod kontrolą. Dzisiaj widzimy filmiki, że gdzieś jest rozładowywane zboże. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Ja te filmiki w internecie widzę i obserwujemy. Wtedy to było niemożliwe, dlatego że każde było konwojowane. Były prowadzone... Czy żałuje pan, że mogliście zrobić więcej w sprawie tego... Był rok wcześniej. Słucham, mogliśmy zrobić wcześniej. Tak, przyznaję, że można było zrobić wcześniej, ale jeszcze Donald Tusk był wtedy w Unii Europejskiej i on decydował o tym. Ale wracając do liczb. Wjechało do Polski 3,5 miliona ton zboża z Ukrainy przed 15 kwietnia 2023 rokiem, a wyjechało za mnie około 10 milionów, nawet więcej, 10 milionów. Proszę zobaczyć. I to zadziałało dlatego, że daliśmy pracownikom, znaczy daliśmy rolnikom dopłaty, żeby sprzedali swoje zboże. Dzisiaj ci rolnicy mają swoje zboże w spichlerzach, w silosach i dzisiaj zboże kosztuje 650, a my jak dawaliśmy dopłaty, pszenica kosztowała 1100 zł. I dawaliśmy dopłaty po to, żeby rolnicy sprzedawali. Dzisiaj ten rząd rządzi już prawie 80 dni, 70 parę dni, nie zrobił nic, panie redaktorze, nic. Ani granicy nie uszczelnił, jak mówią, że jest nieszczelna, a wystawienie rozporządzenia to jest 2 minuty roboty. Do pisania, mówił pan marszałek, ja przyznaję, do pisania do tego rozporządzenia i dwóch ministrów. Minister Hetman i minister... Panie ministrze, czas nas goni, mamy jeszcze jeden temat. Ale skończę. I minister Siekierski. Wystarczy, że dopiszą produkty na tej liście. Nie wpisują, nie dają dopłat, nie załatwiają sprawy granicy, nie robią nic, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Dlaczego tak robią? Bo chcą przetrzymać, bo wiedzą, ostatnie zdanie. Wiedzą o tym, że za chwilę rolnicy będą musieli jechać w pole. Oni tak liczą na to i pojadą w pole i nie będą protestować. Mylicie się. Rolnicy będą protestować, bo walczą o naszą sprawę, nie tylko o sprawę rolników. Teraz Krzysztof Bosak. Walczą o sprawę Polski. Krzysztof Bosak, tak na zakończenie tej części o protestach, ale zaraz porozmawiamy o KPO jeszcze. To jest dla pana, dla Konfederacji jakieś paliwo polityczne? Korzystacie na tym proteście, myśli pan, z PiS-em? Czy jednak kibicujecie, żeby to się szybko rozwiązało? Nie wie, jak są duże zaburzenia społeczne, kto na tym skorzysta, kto na tym straci. W tej chwili i PiS jest w opozycji, i my jesteśmy. Nie jesteście w opozycji, panie marszałku. A to po co takie kłamstwo? No przecież ja widzę. No. Kłamstwo przecież widzimy po głosowaniach. Tak? No pewnie. No to wy głosujecie najczęściej właśnie z Platformą i w poprzedniej kadencji Platformą. Dobrze, Krzysztof Bosak, proszę. Można to sprawdzić w internecie. Mamy jeszcze KPO na tapecie. Z kim głosuje. Natomiast ucieka się pan do pomówień politycznych zupełnie niepotrzebnych. Lepiej by pan został przy chwaleniu swoich zasług. Wszedł pan na finiszu. Dostał pan misję ratowania notowań PiS-u po ogromnych błędach Kowalczyka, który działał na polecenie Kaczyńskiego. Wcześniej Pudy, który działał na polecenie Kaczyńskiego. I szczerze panu tej misji współczuję. Jestem przekonany, jeżeli mogę powiedzieć coś pozytywnego o panu, że gdyby pan był w miejscu Pudy i Kowalczyka, nie byłoby tak źle.
Natomiast wszedł pan dopiero na finiszu. To wszystko, co pan sobie przypisuje jako zasługę, potwierdza wcześniejsze ogromne, gigantyczne błędy lub zdradę rolników, której dokonano na polecenie Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego. Dlatego tym ludziom nigdy nie można więcej zaufać, a takie osoby jak pan, które coś próbowały ratować, czy jak Ardanowski, który odszedł w proteście Piątki dla Zwierząt, powinny mieć honor odejść z PiSu i tworzyć partię realnie prawicową, która będzie działać realnie w interesie Polaków, a nie globalistów. Zadajmy sobie pytanie, panie redaktorze, dlaczego oni nie rozszerzyli rozporządzenia, które my napisaliśmy teraz, żeby rząd Platformy wprowadził, skoro rządzili mogli to zrobić? Otóż z tego samego powodu, dla którego Platforma go nie wprowadza. Chcieli być dogadani z eurokratami. Zrobili deal z eurokratami. Niech pan mi pozwoli. Najpierw zrobili embargo na wszystko, najkrótsze embargo na świecie na wszystko, po czym szybciutko zrobili deal z Brukselą i zawężyli to tylko do 4 produktów, poświęcając całą resztę rolnictwa. Dokładnie to samo, utrzymując embargo tylko na 4 produkty, robi rząd Platformy. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego ministrem rolnictwa został pan Czesław Siekierski, a nie któryś z polityków Platformy czy PSL-u w sile wieku? Dobrze, bo nikt nie chciał wziąć tego fotela. Powiedział to otwartym tekstem marszałek senior Sawicki, mówiąc, że w tej chwili już polski minister rolnictwa na mało co ma wpływ, że wszystko prawie decyduje się w Brukseli, od Brukseli zależy. Platforma jest partią, która nie będzie chciała iść na konflikt z Brukselą. Jeżeli nie pójdą na konflikt z Brukselą, nie będzie tu ani realnych negocjacji, bo nikt w Brukseli nie chce zrobić wyjątku dla Polski, ani nie będzie poprawy sytuacji rolników. Dlaczego? Dlatego, że dramat polega na tym, że tu nie ma jednego błędu. Tu jest utrata rentowności całej branży. To, czego chce Bruksela, to żeby polski budżet zaczął dopłacać i utrzymywać całą branżę pod kroplówką. Nas na to nie stać. Więc albo zmusimy Brukselę, żeby usiadła do stołu rozmów, działając metodą faktów dokonanych. A czy możemy zmusić? Rozszerzając embargo. Brawo. Dokładnie. No, to, co my się albo będzie punktatorska polityka, dobrze, którą uprawiali Morawiecki, uprawia Tusk. Nieprawda. Te zarzuty pana marszałka Bosaka, Platforma nie chciała wziąć Ministerstwa Rolnictwa? Znaczy są absurdalne. Ja rozumiem, że pan marszałek Bosak jest w opozycji do rządu. To jest oczywiste. Natomiast trzeba powiedzieć, że akurat ten sektor rolnictwa był przypisany Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i akurat pan Czesław Siekierski, który przez 2 kadencje był szefem Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, jest absolutnie osobą jak najbardziej kompetentną. A dlaczego, jeżeli byśmy zestawili tak naprawdę pana Czesława Siekierskiego z panem komisarzem Wojciechowskim, to jest, słuchajcie, nieba i ziemia. Znaczy, bałagan Wojciechowskiego, naprawdę rolnicy powinni trzymać transparenty i mówić, dlaczego Wojciechowski do tego doprowadził, o czym, tak jak wcześniej powiedziałem, chciał go nawet Kaczyński odwołać. Ale tak to naprawdę trzeba, ja powiem, że trzeba. Należy te sprawy porządkować. Dzisiaj pan premier Donald Tusk mówił także o tym, jak poważna sytuacja panuje w rolnictwie. Także tutaj, szczególnie w przygranicznych rejonach. Mówił o tym, że musimy zmienić i tak naprawdę zmienić założenia Zielonego Ładu, jeżeli chodzi o ogorowanie, jeżeli chodzi o pestycydy, jeżeli chodzi o szereg innych rzeczy związanych z limitami, które produktów, które wpływają do Europy z Ukrainy. My się inaczej nie obronimy. Geopolityka jest taka, że główne ceny na rynkach światowych dyktuje w głównej mierze Rosja, pośrednio również Ukraina, która produkuje 40% zbóż, a tak naprawdę przez to, co się wydarzyło, wielkie ceny energii, wielki problem z cenami nawozów, koszty pracy, te wszystkie rzeczy wpływają na to, że w ogóle rolnictwo w Europie przestaje być tak mocno opłacalne. I musimy tak naprawdę obronić się z jednej strony, nadmiernym wpływem produktów z Ukrainy, podobnie jak z Ameryki Południowej. Jest Rosja. Dlaczego bronicie Rosji? Bo ja ciągle mówię w Unii Europejskiej. Wasze rządy w Unii Europejskiej. Ja niejednokrotnie mówiłem embargo na rosyjskie zboże. I dlaczego właśnie? To czemu pan nie zrobił? To Unia Europejska. Dlaczego pan to zrobił? Nie, bo do Polski nie wpływa. Bo wpływa do Portugalii i do Hiszpanii. Dobrze, panowie, bo nasi widzowie nie rozumieją. Nie, sprawdzone jest. A jak to można sprawdzić? Mamy swobodny przepływ. Jeżeli z Rosji na Litwę, na Łotwę, do nas, to pan jak to sprawdzi? Nie, wszystko, jeżeli chodzi o Rosję. Jeżeli chodzi o Rosję, jest sprawdzane, nie do Polski nie wpływa. Z Rosji wpływa przez Hiszpanię i przez Portugalię. Ale jest komisarzem tych spraw. Ale drodzy państwo, Wojciechowski, drodzy państwo, panie ministrze, ja mam do pana pytanie. Mamy jeszcze KPO. Ale muszę to powiedzieć, bo to
jest bardzo ważne. Dobrze, ale tylko jednym zdaniem. Czy odwoła pan Wojciechowskiego? Co się dzieje, w tej chwili w Polsce, w Europie, i na świecie? Co się dzieje na świecie? Ukraińskie zboże i rosyjskie zboże wpływa do Europy. To obniżyło cenę bardzo nisko w Europie i zasypało Europę. Nie ma tego zboża w krajów, kiedy jechało przed wojną ukraińską, do krajów arabskich i do krajów afrykańskich. I tam się robi głód, zaczyna brakować zboża, niepokoje społeczne i większa migracja. I to służy Putinowi. Tak samo jak służyło Putinowi oddanie mu potentatu energetycznego, które zrobiła właśnie ta sama grupa polityczna w Unii Europejskiej, co jest w Polsce w tej chwili. Panie Misze, cieszy się pan z odblokowania środków z KPO przez rząd Donalda Tuska? No oczywiście, że za każdym razem się cieszymy. A dlaczego do tej pory trzymało Unia Europejska te środki? Dlaczego wniosku nie złożyliście przez 2 lata? Nie, panie redaktorze, nie. To była polityczna decyzja. Ale nawet presji ciśnienia na Unię Europejską nie stworzyliście, nie składając wniosku. Jak to nie? Składaliśmy wnioski, bo tam jest inaczej. Trzeba najpierw trzeba spełnić pewne warunki, dopiero złożyć wniosek. Ale panie redaktorze, przecież to widać gołym okiem, że to jest polityczna zagrywka Unii Europejskiej, żeby w Polsce rządził Donald Tusk i realizował ich politykę. I to się stało. To jest polityczna zagrywka i tylko i wyłącznie. A te pieniądze należą się Polakom jak psu zupa. Po prostu, bo to są nasze pieniądze. I one powinny się należą. Tylko, że Unia Europejska robiła wszystko, żeby Donald Tusk wygrał, a jak wygrał, to są pieniądze. Dobrze, i Krzysztof Bosak, w tej samej sprawie cieszy się pan z odblokowania środków unijnych? Wszystkim powiedzmy to, że nie ma tych pieniędzy, nic tu się nikomu nie należy. To jest dług pod fałszywym pretekstem zaciągnięty na rynku międzynarodowym. Fałszywy pretekst to odbudowa gospodarki po pandemii. Fałszywy dlatego, że pandemia dawno minęła, a z tych pieniędzy nikt nie zamierza odbudować tych firm, które zniszczono przez lockdowny. Więc pretekst był fałszywy, pieniędzy nie ma, zostały pożyczone na rynkach międzynarodowych. Wszystko będzie spłacane do 2058 roku, co do złotówki. Część przez państwa członkowskie, część przez Unię Europejską. O tej części spłacanej przez Unię Europejską w ogóle się nie mówi, mówiąc o części grantowej. To powiedzmy, ta część grantowa będzie spłacona przez Unię Europejską. My za to wszystko i inne państwa członkowskie solidarnie zapłacimy w europodatkach i w składce. Europodatki kładł podwaliny już rząd PiS-u, popierał to Mateusz Morawiecki. Eurodług weszły, podatek nie, od plastiku weszły teraz. Panie ministrze, nie weszły wcześniej, jest pan słabo zorientowany w polityce swojego rządu. To duża uwaga, jeżeli rzeczywiście nie ma pan świadomości, że wyście już akceptowali i to wyście przegłosowali, wasza większość, akceptację decyzji o zasobach własnych zawierającej europodatki. Rząd Platformy pracuje obecnie, jeśli chodzi o europodatki, na przegłosowanej przez was decyzji o tak zwanych zasobach własnych, a po weekendzie będziemy mieli dalszą debatę w Parlamencie Europejskim o wieloletnich ramach finansowych i rozwijaniu europodatków. Ale wróćmy na chwilę. Więc rząd PiS-u wspierał tą politykę, budował ją. Rząd Platformy oczywiście ją kontynuuje. Tutaj jest między innymi pełna, niestety, programowa koherencja. I jeżeli chodzi o KPO, no to oczywiste jest, spełniony został główny kamień milowy, który był niepisany, czyli zmiana rządu. Tylko zastanówmy się, jak głupim trzeba być, żeby być rządem PiS-u i stworzyć taki program, który dał narzędzie szantażu do ręki Brukseli. No trzeba być wybitnie głupim. I to zrobił Morawiecki, to zautoryzował Kaczyński, albo dał się Morawieckiemu oszukać. I to robili kolejni ministrowie do spraw europejskich, czyli najpierw Szymański, a później Szynkowski, Vel, Sęk. Autoryzował to minister Buda, odpowiedzialny za politykę funduszową. Ci ludzie powinni być wygonieni, których wymieniłem, ze wszelkich organizacji prawicowo-patriotyczno-suwerenistycznych. Z jednej strony się pan cieszy, strony pan mówi, że źle zrobili, że poszli. Mówi pan, że się cieszy pan z KPO. Nie boi się pan z KPO? Panowie, Piotr Borys mówi teraz. Ale nie boi się pan z KPO? A ten rząd będzie w tej chwili wprowadzał podatki zwalczające motoryzację, bo to w KPO obiecał Morawiecki w Brukseli. Szanowni państwo, słucham oczywiście tego sporu po stronie prawicy antyeuropejskiej i bardzo sceptycznej. To nie prawica. A wy też byliście na prawicy, pamięta pan? I bardzo sceptycznej. Już nie. Zawsze w centrum. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest ogromny, zapowiadany sukces Polski w wykonaniu premiera Donalda Tuska. Odblokował 600 miliardów złotych. 60 miliardów z KPO blokowanych przez łamanie praworządności przez PiS oraz środki z Funduszu Spójności, które będziemy realizować. To są środki niezbędne. 600 miliardów złotych, które były blokowane i całe szczęście, że Polacy zdecydowali o odsunięciu PiS-u od władzy, dali mandat nowemu rządowi, bo dalej mielibyśmy zamrożone pieniądze, które się nam należą. Fundusz Spójności są to nasze pieniądze. KPO faktycznie one są pieniędzmi pożyczonymi przez Unię Europejską, ale niezbędnymi w odbudowie gospodarki, ale także między innymi wsparciu samorządów, przedsiębiorców, szpitali, właśnie szeregu widzimy, rolników. Także ponad miliard. 3 lata ich nie ma i funkcjonujemy. A co jest dla rolników w KPO? No, są między innymi. Ale co? No i pan powie. Są między innymi, ale nie pan powie. Proszę, są działania przewidziane. Ale nie pan powie. Są działania przewidziane na inwestycje. Jakie?
między innymi w, na, no, na ochronę środowiska. Nie ma, nie, na mówię dla rolnictwa. Na ochronę środowiska na, są na, przeciw na, rolnikowi. Nie na energetykę, no na energetykę tak. odnawialną. No tak. Środki na turystykę, którą się zajmuje. Jeżeli, miliard 200 milionów. Dobrze, panowie, bo Krzysztof Bostak między nie, wami czuje się tutaj mówić, jak... I 5 miliardów euro dla Siemensa przez Polskę. Tanie kredyty. 5 miliardów euro dla Siemensa przez Polskę. Proszę bardzo, ale... Dobrze, panowie, na koniec... Ale to wyście zaplanowali... Przeciwko rolnikowi. Wyście zaplanowali... Przeciwko rolnikowi. Jeżeli pan mówi, że nie ma, to dlaczego... Mówimy o tych 5 miliardów, które Unia Europejska... Na koniec tej części bardzo słuszna uwaga. Musimy niestety kończyć za chwilę, ale chciałem, żebyście się odnieśli... Będzie teraz atakował KPO, żebyście się z lewicą po cichu... Panowie, chciałem, żebyście się odnieśli do słów Putina dzisiaj. Panie mistrze, spokój. Putin zwraca się... Panie redaktorze, tu ja muszę zaprotestować. Putin zwraca się... Putin zwracał się do zachodnich przywódców i groził. Konsekwencje będą tragiczne. Bardzo tragiczne. To było propagandowe orędzie oczywiście Putina. Mówił tak, to działania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników doprowadziły do demontażu europejskiego systemu bezpieczeństwa. Musimy wypracować nowy zarys równego i niepodzielnego bezpieczeństwa Eurazji. Rosja jest gotowa na dialog ze wszystkimi, którzy są tym zainteresowani. I dodał, że bez suwerennej, silnej Rosji nie jest możliwy trwały porządek świata. Króciutko, po jednym, dwóch zdaniach, pan minister Borys. Propaganda, straszenie, głównie komunikat do wnętrza Rosji. To znaczy, że musimy robić swoje. Zbroić się jak najbardziej intensywnie, jak najbardziej efektywnie i przede wszystkim dozbrajać jak najszybciej Ukrainę, dlatego że każdy strzał wystrzelony na Ukrainie w kierunku Rosji chroni nas jako państwo przyfrontowe przed tak naprawdę Rosją i dalszymi etapami. To jest nasza inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Zbroić siebie i zbroić i dozbrajać Ukrainę. Krzysztof Bosak? To coś więcej niż propaganda. To stała linia rosyjskiej dyplomacji, która ma swoje oczekiwania wobec Europy, w szczególności Europy Zachodniej. I my jesteśmy tutaj jako Europa Środkowo-Wschodnia w menu. Zostało to wyartykułowane przez Putina w 2021 roku jako taki szantaż, ultimatum. Kiedy Rosja mówi o europejskim systemie bezpieczeństwa, to przez to rozumie podział strefy wpływów i odbudowanie swojej strefy wpływów i narzucenie swoich zasad w obszarze, które uznaje za bliską zagranicę czy uprzywilejowaną strefę wpływów. Między innymi była tam mowa o nierozmieszczaniu różnego rodzaju broni w nowych państwach NATO, a więc także w Polsce i różnych innych rzeczach. To, co jest niepokojące, to, że rezonują takie rzeczy politycy zachodni, nawet tacy, którzy są rozważani na nowe szefostwo NATO, dlatego że uważam, że premier Rutte, który mówił między innymi w dość podobnym, zdumiewające to tonie, że nie można rozważać europejskiego systemu bezpieczeństwa bez Rosji, powinien być wetowany przez Polskę jako kandydat na nowego szefa NATO. Na razie nie słyszymy z rządu Platformy, żeby polityków zachodnich, którzy prezentują taką putinowską linię, Polska zamierzała wetować. Uważam, że tu jest nasza racja stanu. Wetować każdego polityka na funkcję międzynarodową, który będzie rezonował putinowską dyplomację. I Robert Telus. No, my od początku mówiliśmy, że Putin to jest, ma zapędy imperialistyczne i on ma ochotę tutaj objąć i to mówił już profesor prezydent Lech Kaczyński. Wtedy Platforma Obywatelska kpiła z prezydenta. Pamiętamy, w jaki sposób robił to minister Sikorski. Obecny minister Sikorski, jak kpił z prezydenta. Pamiętamy, że siłę Putina zbudowała Unia Europejska i pani kanclerz Merkel i Donald Tusk w Unii Europejskiej, oddając mu całą energetykę w Unii Europejskiej pod jego przywództwo. To on decydował o tym, to on wzrósł na tym, to on na tyle urósł, że spowodował, znaczy rozpoczął wojnę na Ukrainie, bo poczuł się tak bardzo mocno i to była właśnie ta błędna, lewacka polityka Unii Europejskiej prowadzona przez Donalda Tuska Merkelową. I dzisiaj mówienie o tym, że no Putin jest groźny, to troszkę za późno, panie pośle, panie ministrze, to wy żeście chwalili go, to on mówił o waszym Donaldzie Tusku, nasz człowiek w Warszawie i to jest pokazane, film Reset to pokazuje. Dobrze, panie, musimy kończyć. Ja zachęcam wszystkich, żeby obejrzeli film Reset, bo tam jest pokazane, kto właśnie odbudowywał siłę Putina. Piotr Borys, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bosak, również bardzo dziękuję. I Robert Telus, również bardzo dziękuję.